Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii norską Warhammer 2 Total War. Tak więc, co? Bitwa! Ciężka bitwa, jest szansa, ale z drugiej strony jest naprawdę dużo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Coś się obawiam, że będzie do 3 razy sztuka i znów nam się ta kampania nie uda, no ale to za jakiś czas jak zobaczymy, może się zdecyduje ciągnąć to podejście, w sensie od początku, jak się nie uda, bo trochę wstydy drugi raz przegrać, no ale cóż zrobić, cóż zrobić. Norska jest jedną z nielicznych frakcji, która naprawdę jakoś mam z nią problem. Znaczy zakładam, że jest to spowodowane brakiem takiego klasycznego rozwoju ekspansji, bo no troszkę jest inny styl gry, który jest dość uciążliwy, tak bym to ujął, no i też w przeciwieństwie do leśnych elfów dużo trudniej znaleźć sobie sojuszników. No, w sumie Drichion też chciałem kiedyś zagrać, bo to jest taki leśny elf, który no, trochę bardziej mroczny, trochę bardziej nielubiany i też jest sporo zabawy z tym, żeby ogarnąć sytuację, z tego co widziałem streamy. Jeszcze nie grałem nią nigdy. W sumie sporo, czym jeszcze nie grałem? No nie grałem nią, nie grałem tym łowcą w Lastri, tym przedstawicielem Imperium. Ja sobie przypominam tym nowym, czy tymi nowymi pozycjami startowymi u krasnoludów, czyli mistrzem zabójców, czy tam królem zabójców i Azakiem u orków. W sensie, że grałem nimi zaczynając na tych pozycjach dawnych, ale nie grałem jeszcze używając tej pozycji nowej. Ale mniejsza z tym, nie będziemy się tu zagadywać. Chyba jesteśmy uratowani, bo jego siły idą z dwóch stron. Na to liczyłem w tej poprzedniej bitwie. Gdyby był taki układ, to też byśmy wygrali. Ale w ten sposób po pierwsze ich zblokujemy z tej strony, a po drugie te armie tutaj dojdą i przybiją im z boku, więc myślę, że będzie ok. No i oczywiście w tym układzie jednostki strzeleckie po ich stronie będą bezwartościowe w dużej mierze. Jest ich naprawdę dużo i no, troszkę problem może być, bo jednak po prostu ilość sama w sobie może być problemem. No tu to aż się prosi teraz, żeby im pociągnąć w ten sposób, tu wzdłuż granicy. Ślicznie, bo to przejdzie przez wszystkich, robiąc tutaj rzeź. No troszkę na naszych może pójść, ale niewiele, tylko tutaj chyba te jednostki trochę miźnie, no w miarę dobrze, przecież nawet bardzo dobrze. I tutaj możemy też rzucić debuffa, bo wszystko jest w grupie, więc ten debuff się w pełni przyda. O, to będzie rzeź, naprawdę fart, jeżeli chodzi o ustawienia. Artyleria się ożywiła, trudno. Czyli możemy to zbombardować teraz. Czemu by nie? Oczywiście jest jeszcze druga armia, no ale jest jeszcze dosyć daleko, więc tu powinno się zakończyć zaraz. Co do drugiej armii, to można by ją potraktować tymi jednostkami w sumie. Ich strata mnie nie będzie bolała, a tej głównej armii nie chciałbym nic stracić. W ogóle mam burzę za oknem, dosyć zacną. Jak słyszeliście. Tu bym zaszarżował, bo to wszystko zaraz się ustawi, zacznie strzelać najlepsze. Ale tutaj już ich dobijamy. A wy w tą stronę. To wszystko co jest miastowe już zawraca tam. Tu już bym więcej chyba swoich trafił, więc jeszcze po prostu raz debuff chociaż. No
Okej, orki, wszystko tu już ich dogania, nawet w miarę sprawnie, z tego co widzę. Może się okaże, żeśmy tą klęskę przeżyjemy. Bo obawiałem się, że to może być już w ogóle koniec kampanii, szczerze powiedziawszy. Ale na szczęście nas nie ruszyli od razu, więc dali nam troszkę czasu na uporanie się z własnymi problemami. O, te trolle są dosyć szybkie, czyli tutaj robią swoje. Tu... Nie, myślę, że bardziej opłacalne są dalej debuffy na nich. Prędzej ich w ten sposób załatwimy. Ruszamy. No, teraz troszkę kawalerię nam obiją, a ta jest w miarę dobrze opancerzona. Jest lekka, ale jako taki pancerz ma. Nie jest, że oni giną z ręki. W sumie pieseł może tu polecieć, bo ktoś musi dorwać zwyczajnie. I tu główny blob cały czas naprzód. To by można było zjeść tutaj. I przyspieszę, bo to już jest execution. No to troszkę środkujemy z kasą, a myślę też, że będziemy mogli im poprawić następne, znaczy teraz wychodząc z miasta, likwidując oddziały pod miastem. I ta armia wbrew pozorom jest niezła. Naprawdę te trolle, po tym jak je doświadczyły, dają sobie chłopaki radę. Ostatecznie chciałbym tu mieć jeszcze jedną jazdę i później dorzucić, zamiast tych takich jednostek unikatowych, dorzucić cztery Frostwormy i wtedy ta armia byłaby już w miarę gotowa. Okej, czyli tu żeśmy dali radę. Troszkę kasy. No, odkuliśmy się ciut finansowo, co jest dobre, niestety on daleko zwiał. Czy jest ciut problem, jak się go teraz pozbyć? Która armia jest silniejsza, trzeba popatrzeć. Czyli chyba, będzie muszę tylko wyśrodkować na naszą stolicę, bo nie lubię, jak jest odwrócona mapa. Tego bym chciał się pozbyć. Być może pójdziemy na to miasto. To jest execution. No i niestety tych drugich już nie dorwiemy. Ale możemy się gdzieś, powiedzmy, tutaj schować. I liczę, że on nie zwieje, tylko wróci do nas. A tutaj oczywiście potrzebujemy bonus do... gdzie właśnie? Gdzie są... trolle, mamuty... Tu jest chyba wszystko. Czyli nasze trolle dostaną teraz bonusa. No, są bardziej pancerne i mają troszkę world save'a. Pięknie. No dobra, będziemy walczyć do końca. Nie zamierzam tej kampanii poddawać, póki zostanie jakaś rezerwa, jakieś tutaj środki. To się może zdarzyć, bo to cholera wie, jak to pójdzie. Tym bardziej, tu jeszcze dużo czasu musi minąć, zanim targa będzie gotowa. Bo jeszcze bym później chciał popłynąć, zgarnąć te wilkołaki stąd. O, właśnie. No, to się wolno wszystko upgrade'uje, kurde.
No, ale cóż zrobić? Jest jak jest. Jeżeli Bretonia nie przypłynie, to w przeciągu najbliższych 4 tur to... O ty dziadu, chciałeś nas tu urządzić, ale sam się wkopałeś. No i tyle ci zostało, czyli zwiałeś, dobra. To była dobra decyzja z założeniem tej zasadzki. I mamy kolejny bonus do ataków. Tutaj kolejne dziadygi płyną i to dosyć liczne. Co tu zrobić? Ja bym dał to, bo on jest dość duży, więc też będzie zgarniał na sobie ostrzał niestety. Myślę, że się znów schowamy. Ja liczę, że on tu gdzieś wyląduje i że da nam się znów ubić. Przynajmniej te armie się tu ruszyły, a nie nasze główne tereny, bo no, byłby problem, gdyby tu przyleźli. Nie będę ukrywał. Tu nam spada skażenie chaosem, no bo imperialni się tu zagnieździli. No tu znów te zwierzoludzie nam brudzą, jak nie wiem, czy nawet albo za takie pieniądze to można to postawić. Resztę chyba póki co odpuszczę sobie. Jak to zrobić tyle, żeby było rozsądnie? No, tak naprawdę powinienem zacząć wojnę z Imperium, szczerze mówiąc. Bo no, oni są już wszędzie. Jeżeli ich w miarę sprawnie nie wyrzucę z naszych terytoriów, to będzie mega problem. Ale czy ja jestem w stanie? Szczerze też nie wiem. Ich stąd wywalić w ogóle. Bo potrzebowalibyśmy tu z tych wszystkich terenów wysiadać. Pogadajmy jeszcze znowu, mówię, te zwierzoludzie, naprawdę mi ta wojna jest niepotrzebna. A szukanie ich tam na północy będzie uciążliwe, no ale cóż zrobić. Ten wlazł do miasta. Ci by uciekli, więc myślę, że podejdę gdzieś tutaj i spróbuję go z bliższej odległości capnąć. No, powiedzmy w ten sposób. Tu... A, zadowolenie zawsze się przyda. Więc tak, jednego mamuta byśmy dobrali z tych... Tylko myślę, ile piechot jeszcze ciężkich dorobić. Pytanie, co jest lepsze? Przecież nie, no, potrzebujemy trochę tych... pieseów, więc jedną jeszcze piechotę dorobię. I tak zresztą musimy tutaj czekać zwyczajnie na upgrade tego, co jeszcze zajmie trochę. No to są ogromne armie imperialne, to mnie przeraża. Gdybyśmy na nich ruszyli, no to byłaby tu rzeź po naszej stronie. Czyli... Tak z ciekawości, czy oni by z nami teraz pogadali? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
i chciałbym ich wysiadać z tych terenów na północy, więc może najlepiej byłoby odpuścić sobie tutaj to, co zdobyliśmy u elfów, tylko że wtedy bym dał pole Tilei, a tego bym nie chciał. Niedobrze, nie udała się zasadzka, czy on sobie gdzieś zwiała, bo tu mają agenta, kurde. No i oczywiście jeszcze jest ta armia, którą coś trzeba będzie zrobić z czasem. Ale to mówię po kolei, na razie na spokojnie, nie będę się wyrywał. Tu... Może gdzieś tu się... O, tu jest dość dobre miejsce na zasadzkę i spróbujemy ich odnaleźć. Jest niedaleko, no niestety go nie pojmam w tej turze, ale jest i... A co do ciebie, no to płyniemy tutaj. Zgarnę te wszystkie rzeczy i potem tu... O, za 4 tury będziemy mogli zwerbować te cięższe wilcze skóry, czyli de facto armia stanie się silniejsza niż była. Ale co dalej, to nie wiem, no wojna z Imperium tak naprawdę jest jedynym rozwiązaniem, bo jeżeli pozwolę im się dalej wzmacniać, to już potem nie będzie jak ich pokonać. Jedyna szansa jest, póki są zajęci walką z elfami i mają 2 fronty. Też byśmy w miarę z marszu być może O, mają coraz więcej wojen, to dobre. Tylko prawda jest taka, że potrzebuję całej jeszcze jednej armii, żeby to w ogóle... No, tam będzie bunt, ale to mnie... Mówię. Tamto i tak jest do stracenia, to jest nie do uratowania. Kurde, tylko... Każda z tych armii jedna w jedną coraz mocniejsza. Dobra, rozwalimy tych dziadów, a to bezproblemowo praktycznie. I sobie wróćmy gdzieś tutaj. Czy ja bym ich chciał stąd wyrzucić, ale... Łatwo powiedzieć... Ło, oni sprytni są, bo już się ufortyfikowali tutaj. Wiemy, że ich zjadasz. Dobra. Na razie to tą drugą armię też w pełni skompletować. Czyli te 4 tury musimy tam dopłynąć. Bo no, ale tak go nie wykorzystałem, bo na razie się przebudowujemy. Chyba w miarę na czas tam dopłyniemy. No jedną turę za późno, ale trudno. Ile ta przyjemność kosztuje? Niewiele. Dobra, powoli. Być może nam kiedyś uratuje tyłek, więc zróbmy to. Atakować Imperium, czy nie atakować Imperium? Mamy dosyć problemów tak naprawdę z Tileą, ale... Mam ciche wrażenie, że gdybyśmy ruszyli na Imperium, to byśmy zaczęli błyskawicznie zdobywać kasę.
Nigdy nie ufaj zwierzo ludziom, naprawdę. Podła rasa. Okej, czy ten. No właśnie, tu jest tyle armii imperialnych, że. Że ciągle liczę, że jak on zbuduje pełną armię, to nas tutaj ruszy. A my i tak go powinniśmy. No, pełna armia na pełną armię, mielibyśmy szansę to wygrać. Jak dobrze są te miasta ufortyfikowane? Praktycznie w ogóle. Czyli tu, gdybyśmy kogoś powołali, to można by to w miarę sprawnie załatwić. Te miasta też by były raczej tu do wzięcia na tej stronie. Tu nie będą. Niestety się w większości pofortyfikowali, założyli chyba nasze odwiedziny. Ja tu bym zrobił małą podmiankę, jednak inaczej, nie będziemy się na razie chować. Stańmy tak, te jednostki sobie odwołam, żeby były wolne do użycia w innych sytuacjach. I zamiast tego dorzucę sobie na pewno jego. Ja potem chciałbym mieć te lataszki, a to troszkę jeszcze zajmie, więc na razie byśmy zrobili w ten sposób. Będziemy mieli więcej kawalerzystów. Jestem pod wrażeniem naszego farta, bo myślałem, że już jest po zawodach, a tu. No chyba, że popłynę zwyczajnie do Tilei. Też jest to jakieś wyjście. Popłynąć do nich i tyle. No, a ciągle mu została ta jedna nieszczęsna armia. Zaraz ją skompletuję. No, ciut tracimy kasiwo. I doróbmy dwie piechoty, żeby po prostu będzie pełna armia. Będziemy to potem oczywiście je podmieniać, ale to później. Tu po drodze. I będziemy teraz na minusie z sianem, jak to zrobimy, no ale cóż zrobić. Przynajmniej mamy jakąś bitwę. A to na auto raczej zrobimy, bo tu nie sądzę, że będzie przeciwnik godny. Oczywiście, że nie. Czy głównie kasa mnie cieszy, no 20 koła na tych czasach, no to jest być albo nie być dla naszego państwa trochę. I super, no i tu już zaczniemy werbowanie. Teraz pytanie, grać rozsądnie, czy grać jak strzeleniec i atakować Imperium? No korci mnie, żeby wbić się w Imperialnym w plecy nagle. Bo oni raczej wszystko rzucają tu. To jest problem, gdy że elfy przegrały, bo upadł na Garon, to oni się już nie podniosą. Kurde. Co teraz? No.
Zbyt wielu wrogów naraz, stary. Byłeś super mocarstwem, ale postawiłeś na walkę na dwa fronty. My jesteśmy silni, ale z pewnością nie tak, żeby to garantuje. Jeszcze coś przypłynęło do nas. Dobra, zacznijmy od pozbycia się tej armii. Super. Czyli co? Na skrzydła kawalerię. No i po prostu ruszymy. Tu nie ma specjalnie co kombinować. To jest tak nacja, że po prostu trzeba szarżować ile wlezie i liczyć, że się przebije, zmiażdży, zaora. No tu niestety otrzymamy bardzo nieprzyjemną salwę w twarz od wszystkiego. Jedyne co mnie pociesza, to że nasi się regenerują. No tu dużo. Ma naprawdę dobry ten ostrz, czy dobry, no. Są liczniejsi niż nasze kawaleryjne jednostki, dlatego też są bardziej pod pewnymi względami skuteczni. Liczyłem, że tutaj troszkę zrobię zamieszania, ale widzę, że to niezbyt idzie. Ale z drugiej strony, jak nasze wszystkie trolle tu dojdą, to zrobi się im nieprzyjemnie. Wszystko ma plusy i minusy. Jak masz dużo łuczników, no to oczywiście na początek masz przewagę, ale jak już dojdą do ciebie jednostki wroga, to się przestaje robić przyjemnie. No tu są rycerze imperialni. Dobra, tą jazdę nam prawie tam zmasakrowali, no ale zrobiła swoje zadanie. Utrzymała ich zajętymi przez chwilę. I tutaj też już trolle robią swoje, jak ich dojdą, to po prostu wyparują. Co bym nawet zaryzykował szarże w tych handgunnersów. Tu jazda sobie średnio radzi. Liczyłem, że z handgunnersów to wytnie, a to tak idzie dość dyskusyjnie, no ale trudno. Szarża tu, znaczy szarża na co się da. Czy dobre też, że nasze jednostki dość szybko się regenerują, jeśli chodzi o HP, więc jakoś to będzie. Nie no, zaoramy ich już teraz. Chociaż tu tego jednego natraciliśmy. Mak się nam tu, znaczy w tej bitwie się nie przydał, bo ona była za bardzo, za szybko się rozpoczęła. Jak doszedł Mak, to już było praktycznie po bitwie. Czemu ci tak dostają? Gdzie oni są? Tu. A, bo to jest ciężka praca. Dobra, cofnijmy ich, bo nie chciałbym ich stracić. W sumie możemy ich tu lekko zbombardować, czemu nie? A, bo tu są te, dobra, to już widzę, co jest małym problemem. Ale ich morale jest dziadowskie już. I super, dobitka. Bye bye. Super. Wpadło troszkę kasy, to co lubimy najbardziej. Chętnie bym ich dobił w sumie, tylko problem jest taki, że możemy coś stracić.
Ale chyba nie ma się tutaj za bardzo obawiać, trzeba działać. O, i będziemy mieli Rydwan wreszcie. Tak jest. Jaki jest układ sił? A, nie ma dowódcy. Dobra, zaryzykuję. No i trzeba tu wrócić. I założymy bazę. Bardzo ładna, szybka regeneracja. Zwiększmy jego powera. Tutaj też w ten sposób i większy atak. Czterdzieści koła, czyli nieźle. Okej, i dorobimy sobie dwie jednostki stąd, czyli jego i jego. I super, czyli odbudowaliśmy armię, którą nam przetrzebili. I teraz pozostaje pytanie. Imperium, to jest troszkę samobójcze. Czy ruszamy daleko, daleko na południe i zemsta na Tilei? Czy dalej pozostaje pytanie, czy nawet po pokonaniu Tilei będziemy w stanie coś działać, bo no... Jeżeli dojdzie do wielkiej wojny z Imperium, to być może lepiej, żebyśmy byli stroną agresywną, a nie broniącą się. A, to mi się nie podoba. Będzie mi teraz bardziej łatwiej nas będzie atakować agentami. Tam wiele nam nie zrobił, ale... No trudno. No tu się będziemy chować i próbować na nich zapolować, zniszczyć tą armię. O, to byśmy mogli... Dobra, zróbmy to. W sumie te wszystkie upgrade'y zawsze się przydają. Czemu nie? Gdybyśmy tu nagle ruszyli na nich, tylko... Jest to Oddbringer. Tu nie ma za wielu armii wroga. No tu, co będziemy robić, to mówię, nie zmienia specjalnie, będziemy po kolei po prostu lecieć wszystko, co się da. I się później zobaczy. Jak? Co zrobić? Co będzie rozsądne? Czy na pewno będzie miał problem z pokonaniem naszej najgłówniejszej armii, ale... No chyba, że póki co wojna z elfami z drugiej strony, bo tu mamy elfy, które nie sądzę, że były jakoś super przygotowane do tego konfliktu. A że ten tu siedzi na dupsku, no. A, bo jeszcze z tym mamy wojnę. Prawda, on jest obity i nie rozumiem, czemu chce z nami walczyć, no ale chce. Podejdźmy gdzieś i poplądrujmy sobie po prostu.
nie, bo jak bym powiedział teraz wojnę, a tylko tu jest kolejna, kurde, chyba zrobiłem błąd, bo... Dobra, ustawmy się tu, no on tu może zdobyć coś, się obawiam, to zobaczymy zresztą co on zrobi. Problem w tym, że nie mam tak naprawdę czego atakować poza Imperium. Ale ma raz, no, 8 armii lekką ręką. I to obawiam się, że wiele z nich jest naprawdę silnych. No na przykład ta, no... Ja nie mówię, że się ich nie da pokonać, ale nie da się ich pokonać wszystkich naraz. Musiałbym to tak rozłożyć, żeby się zbić jedną naraz. No on tu wysłał wszystkie armie stąd. Ile tur bym tam w ogóle płynął, tak z ciekawości? Nie tak źle. Byłem strasznie zachowawczy, co mi się nie podoba, ale cóż zrobić. Nie widzę szans na zwycięstwo w tej kampanii i po prostu staram się utrzymać status quo jak najdłużej, wierząc, że może coś tam się jeszcze ułoży ciekawszego. Tym bardziej, że Imperium chyba będzie dążyło do dominacji nad światem, czyli wypowie wojnę wszystkim, prędzej czy później. I może w jakimś momencie dojdzie do kryzysu dla nich. O, na przykład teraz mają wojnę z elfami kolejnymi. Dobra, miałem cię w dupie, tam jesteś na tych północy. Tam już nie wracam do nich, jest za dużo tego jadostwa. Tu mnie korciło, żeby to splądrować i mieć tą bitwę. Nie wiem, co tam dostaniemy, ale straciliśmy miecz i by nam się nowy przydał. Leia spierniczyła. Schowajmy się wobec tego i polujmy na okazję. O, tylko że tracimy 3000 natury, czyli trzeba w miarę wyliczyć, ile mamy czasu na dotarcie do frontu. To będzie najdłuższa kampania, jeżeli nas nie zniszczą szybko. Nie wiem, co on tu kombinuje. A, już wiem, co kombinuje. Głupotę. Bye, bye. No to nam dało troszkę wiatru w żagle, bo żeśmy po prostu zyskali siano. To mi się akurat podoba, jak to wyszło. Już mogę powiedzieć, że się zemściliśmy. No, oni nam oczywiście zabili raz główną armię, no ale na tym etapie to my też żeśmy się już im ostro odgryźli na ich zdrowiu. Co ja bym chciał? Nie, to bym chciał. Niestety nam ciut ruchu brakuje, żebym doszedł tam, gdzie bym chciał dojść. Ale to była dobra decyzja, bo przynajmniej byliśmy na swoim terenie i w pełni się zregenerowaliśmy.
On tu raczej nie zbuduje takich sił, żebyśmy nie byli w stanie go wysiudać. Tu oby to nie wywołało wojny, co teraz zrobię, ale chcę wykonać tę misję, jak już jestem przy okazji w tym miejscu, to zróbmy to. Tak jak zakładałem, będą się chcieli wycofać z tego konfliktu. Oczywiście się zgodzimy. Zgadzam to, że może tego nam nie dać rady zabrać, bo ta armia dość mocno przytrzymiona. Może mieć problem, jeżeli nas zaatakuje w mieście. No, to by trzeba było do Leones aż przyjść, ale to wiecie co, jak już tu jesteśmy. To zróbmy to. Kurde, tylko znów tu Tileana produkowała tych armii. I dobra, mamy fajną rzecz. Tą bitwę stoczymy zaraz, jak tylko się da. I będziemy się powoli regenerować, idąc w kierunku Tilei. Więc liczę, że ta armia nic nie zrobi, bo dostała kogoś w tyłek na morzu. A my dziabniemy mu tą armię pod miastem. Dobra. Tylko nam ruchu zabraknie znowu, bo ja go skasuję. Bezproblemowo go skasuję. A może nam starczy? Zobaczmy. Uff, chętnie bym je splął. Kurde. Ale nie. Zajmijmy je. Przynajmniej nie będzie tu buntu. Możemy też od razu upgrade'ować. I coś, co zwiększy zadowolenie, żeby nie było buntu. Dobra. To jest średnie, wolałbym mu... Chociaż co, może... Chociaż jeszcze daleka droga do tych... Żeby nie zapomniał punktów sobie zostawić. Na razie dajmy... ofensywę. I tutaj... A no już jakieś itemy lepsze będą nam wpadać. Czemu nie? No, powiem szczerze, że sam siebie zaskoczyłem, że się to państwo odbudowało po tym kryzysie. A tyle i wyszło to bokiem, że nas zaatakowała. Kasować na morzu? Myślę, że tak. Hmm.
Albo i nie. Które to jest miasto? To... Tylko będę potrzebował piątki, żeby mieć... Pamiętam, czego to wymagało. Offering of War. A nie, to też jest na czwórce. To troszkę zmienia postać rzeczy. Czy na pewno chcę z tego robić centrum werbunkowe? Tak, czyli wyburzymy te dwie rzeczy. No troszkę nas to zaboli finansowo, ale zaczniemy tu budować. A tu bym ufortyfikował, jeżeli to ma być miasto werbunkowe, to ono musi być w miarę zabezpieczone. Też w sumie to też nie jest, ale... Bo jak mam ponieść gdzieś duże nakłady, to wolałbym być bardziej przekonany, że to nie padnie. W sumie inne rzeczy też pofortyfikujmy, póki... Z drugiej strony tego kasy niby jest, ale też nie tony. Może poczekajmy, aż coś większego spalimy. A nie, czemu ja tego nie wziąłem? To jest przecież zwiększanie obrażeń generalnie od wszystkich skilli. Nie zaliczyło nam wejścia do Lyonesu? Dziwne. O, i tak bym dobrze. Zostaliście rozbici. A nie, możemy walczyć. No troszkę powtórka z rozrywki. Znów mamy dwie armie bretońskie. I trzecią w drodze. Oby się nie stało jak ostatnio. Jedyny problem, że tym razem nie mamy pełnego doświadczenia. Kurde, ale nie mogę też dowerbować jednostek? To jest niedobrze. A tylko coś sprawdzić, czy na morzu można dowerbować? Ale chyba nie. A, ale to dlatego, że to jest chyba liczone jako nasza część wybrzeża. Na razie bym sobie chciał ogarnąć takie różne dziwne rzeczy, ale to mnie martwi, co tu widzę, bo... Byłem przekonany, że tworząc obóz mogę zgarnąć te unikatowe jednostki, a okazuje się, że nie bardzo. Czy jestem w stanie pokonać te dwie armie? Bardzo dużo strzelających. Jeżeli nasze wilczki ich objadą i pogonią, no to ich rozwalą, ale... Czyli zdaje mi się, że niespecjalnie mamy wybór, powiem tak.
Czyli musimy ich zaatakować, bo będzie ich tylko więcej. Kurde, mam złe przeczucia. Ale okej, na tym kończymy. I że będzie następny znów ciekawy odcinek, zaczniemy od ciężkiej, dużej bitwy. Czyli wierzę, że jeżeli wyjdziemy im szybko na skrzydła naszymi wielczymi skórami, to być może skasujemy wszystko, co strzela. Nie wiem też, skąd druga armia przyjdzie, to będzie miało duże znaczenie podczas bitwy, a to się już wkrótce przekonamy. Pozdrawiam i do zobaczenia.